Powrót do Wisły. Jak to oceniasz z perspektywy czasu? Mówię jako powrót jako piłkarza. Nie żałuję. Nie żałuję. To był pomimo tego, że to nie był udany powrót piłkarsko, to nie żałuję, ponieważ... A to była ta ostatnia jeszcze mocna Wisła, prawda? No, powiedzmy trochę mocna. No powiedzmy, to była ta jeszcze ta Wisła, która zdobyła mistrzostwo. No już tam nie mówmy, nie wnikajmy w jakim stylu, czy nie. No w bardzo słabej lidze, pamiętajmy, że ten sezon ogólnie był bardzo słaby. Dokładnie, no to już mówię, no było mistrzostwo, tak? Także ja się z tego cieszę, tak? Że, że jeszcze zdobyłem mistrzostwo, tak? Natomiast tak, no piłkarsko nie był to udany sezon dla mnie, ten powrót. Może sobie za dużo wyobrażałem też, może rzeczywiście jak człowiek wraca z zagranicy, to gdzieś tam ma w pamięci to, jak było, nie wiem, 6-7 lat temu i że to może będzie tak samo i może będzie, znaczy może człowiek mu się wydaje, że będzie tak prosto, łatwo, przyjemnie, że to będzie taka podobna piłka jak wtedy, jak była, a tu jednak gdzieś tam, no, mimo wszystko wróciłem do zespołu, który już nie była taka piłka, nie? To już trochę się pozmieniało, to już trochę inaczej wyglądało. W środku też inaczej wyglądało, to już nie byli ci zawodnicy to kiedyś, to byli trochę inni zawodnicy, no część tam znałem, ale bardzo dużo było innych zawodników, bardzo dużo obcokrajowców, to był zupełnie inny zespół. Więc gdzieś tam się natknąłem na taką rzeczywistość, której się w jakiś sposób nie spodziewałem nawet. Bo miałem gdzieś tam to wyobrażenie trochę inne, że to będzie tak trochę inaczej. Jednak gdzieś tam wpadłem, kurde, no w taki trochę moment, że zacząłem się trochę w tym jakby, no, nie odnajdywać na boisku. Zresztą, no mówię, no to też tak, te perturbacje, przetrenem w Kasperczach, no gdzieś tam dobrze się zaczęło znowu, od razu tam ta bramka w tych europejskich pucharach, w tych eliminacjach, potem znowu z Karabachem niszczony rzut karny, odpadnięcie, pojawił się trener zagranicy Maskan, który generalnie, mówię, no nie oceniam go jako trenera, ponieważ zdobył mistrzostwo, tak? Więc mogę powiedzieć, no kurde, zdobył mistrzostwo z drużyną, która jakby nie była rzeczywiście bardzo silna, więc teoretycznie, no, zrobił dobrą robotę tak naprawdę, natomiast szczerze mówiąc, no, gdzieś tam moje stosunki z nim, no niby w porządku, no ale z drugiej strony ja czułem to, że on mnie jednak w drużynie to, znaczy na boisku, bo on mnie już jakby nie widzi, nie? On nie ma koncepcji związanej ze mną, tak? On, tak, ostatnie 10 minut wejść przy wyniku, nie wiem, negatywnym i odmień losy spotkania, tak? Strzel dwie bramki, nie? No kurde, no nie do końca, nie? No tak, to nie jest takie, że dobra, Żuraw, teraz jesteś potrzebny na 5 minut, wejdź i strzel dwie bramki i wygramy, nie? No. I gdzieś tam ta koncepcja widziałem, że on, no, on umiał ze mną rozmawiać tam, uśmiechać się przyjemnie, super, tu jesteś potrzebny w szatni i tak dalej, no ja tam cenię tam swoją umiejętność, osiągnięcie, takie tam różne rzeczy, natomiast no ja czułem, że to wszystko gdzieś tam nie idzie w parze, no jednak z tym, co jest najważniejsze, tak, czyli no z występami na boisku, tak. No gdzieś tam, no mówię, no to jest tak, że mówię, nie grasz i nagle trener cię stawia, były mecze, nie wiem, grałem 5-minutówki, nagle trener był Puar Polski, który mnie postawił. Nie wiem, zmarnowałem sytuację, nie strzeliłem i po meczu oczywiście okazało się, że, no, że w sumie to słabo zagrałem, więc no, jakby utwierdził się w tym, że no po co nam je stawiać, tak? Bo to, no, to jest proste działanie. No.